Hej, cześć, siemano wszystkim ludzie, z tej strony Rodak, a to jest kolejny odcinek z Mountain Blade Warband. Zatem, jak widzicie, jesteśmy przy zamku Kulbard, nas jest troszeczkę mniej, bo część wojsk moich musiałem odesłać do zamku Yamiche, bo oblegali. Stawiłem tam jakichś rekrutów, jakichś tam piechurów, bla bla bla, jakichś tam rodoków i inne gówna, ale tak, oficjalnie Yelkala, jak pamiętacie w poprzednim odcinku, została zdobyta przez nas. Przez Swadi ogólnie. Zatem rodokom zostaje tylko Yalen jako miasto oraz zamek Kulmar i zamek Maras. Zamek Maras. My dzisiaj oblężymy sobie zamek Kulmar, spróbujemy od razu zamek Maras wziąć i spróbujemy Yalen, ale sądzę, że w 20 minut się nie wyrobię. Zatem od razu, bez zbędnego gadania, budujemy wieżę oblężniczą na Kulmar. Jak pamiętacie, w poprzednich odcinkach to zamek Kulmar był naszym celem, ale niestety było to chyba nasze pierwsze nieudane oblężenie. No po prostu wybili nas, wybili. I tyle. Ciężkie było położenie, ciężkie było w ogóle racjonowanie jakoś. Ło, sułtana z Saradziski i Swadia wschodzą na stan wojny. Oj, niedobrze. Wypierdzielać! No, a zatem czeka nas jeszcze bitwa narodów. Będziemy walczyć. Ich jest... O ja pierdziele. Nie. No, szybciej. Dobra, zatem spróbujemy. No, ich jest dwukrotnie więcej. Ale pamiętajmy, że to my mamy konnicę, a oni jej nie mają. I to jest nasz plus. Dobra. Żeby tylko nas nie postrzelili, będzie dobrze. Patrzcie na sam król. To już jest prawdziwa bitwa. To jest bitwa o wszystko, o przyszłość Królestwa Rodoków. To jest ostatni ich zryw. Niczym powstanie warszawskie. Hi 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 hi. Wow, 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 mikro, mikro. Dobra. Pamiętajcie, że na początku trzeba lordów bić, bo jak się lordów zabije, to potem wojska nieprzyjaciela tracą morale i słabiej walczą. A przynajmniej tak powinno być. A czy tak jest? Nie wiem. Nie znam się. Ale pewnie tak jest. No. Szkurde. No, straciłem dużo życia. Teren nie jest pod konnicę, ale ten teren jest chyba najbardziej przyjazny konnicy spośród tych trzech, co były. No, dobrze. A ja tu muszę coś zrobić, bo nie wytrzymię. Jak tak przez pół godziny, to nic się nie odzywali, ale teraz to od razu. Facebook mi chodzi. Dobra. A zatem bijemy ich bardzo. Jak już ich posiłki przybywają z pomocą, to oznacza, że mają wpierdzili to tak hardo. Nawet nie chce mi się patrzeć, jak bardzo. Dobra. Ojeju, chłop. Chłop się zasłonił widłami, ale to ciekawe. O, królu! Królo Gawercie. Ty niewolnicki, kurde, zbuntowany szczuju, proszę umierać. Dobra, jak król im padł, to już, kurde, morale minus 10, co nie? Patrzcie, jak się wycofują. Oni wcale nie idą na naszego rycerza. Nie, oni się wycofują. Hardo. Ten chłopek... Ojejejejej, ale bym się wrąbał w nich. Jakby się zrespili, a stało się tak kiedyś, że się zrespili, kiedy ja tam przebiegałem, oj, to by było kiepsko. Dobra. Tu jest taka niewielka polanka, która jest wręcz idealna dla konnicy. To się ceni. Dopóki oni tu są, dopóty my ich zniszczymy wręcz. Zniszczymy, zmiażdżymy, oni już uciekają. Oj, tam był dziadziuś jakiś. No, kurde. Szlaken, faken. O, proszę bardzo. O, ale się zawracał ten chuń. Dwóch za jednym, kurde.
Znaczy za jednym, no w takim krótkim odstępie czasu. Proszę umierać, proszę umierać. Powiedziałem. Umierać powiedziałem. Nie wiem jaka była stawka renomy dla tej bitwy, ale czy to ważne? Ważne, że wygrywamy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wygrywamy, no i tak hardo, no ich już zginęło 100, a nas 3. I potem, no i teraz się przekonaliście, że jednak nasza armia jest armią najlepszą. Najlepszą. Spośród wszystkich. Niszczymy wszystkich. Destroy them all. O. Rycerstwo, tak jak mówiłem. Rycerstwo przede wszystkim. Mamy rycerstwo, wygraliśmy grę. Dobra. Nie. Tak. Teraz tak. Ciekawe, czy oni już się wycofali. Bo jest taka opcja, żeby oni przy jakiejś tam przewadze liczebnej po prostu się wycofali z bitwy, zostawiając kilkudziesięciu swoich ludzi jako tam osłaniających odwrót. Nie wiem, czy oni już to zrobili, ale nie zdziwiłbym się, gdyby tak było. A jakby król wpadł w nasze ręce, o, jakież to by było piękne. O Jezu, jak ja dostałem czymś. Ja się nie boję, ja się wbijam w pierwszy ten, pierwszą szarżą, chciałem powiedzieć. Ale mimo iż było ich dużo, to większość ich armii to są po prostu chłopi z igłami! Wycofać się! O tym właśnie mówiłem, o tym właśnie mówiłem. O tym mówiłem. Jadę i się respią. Tak się nie robi. Paradoks. Pani Basiu. O. Ale straciłem wątek. No ich armia to jest po prostu chłopstwo. Chłopstwo rzucone do walki z widłami, jakimiś czapkami, kamieniami. To nie ma prawie żadnej wartości bojowej, to jest jak ruskie. To nie ma to jakości, ale to wali w ilość. Ale nie ma co gadać, no. My też kiedyś mieliśmy chłopów. I też zbieraliśmy baty, ale w końcu się przełamaliśmy. O, dobrze. U nas nikt jeszcze nie oberwał, u nich już 60 zginęło. Rzeź. Normalnie jak na Wołyniu. W latach 40. Dobra. Dobra. I dobra. No, giną jak małe piczki. Większość w ogóle to widzę, że to jakieś stare dziadki są. O, proszę umierać. O. No. Dwa morale. O, książę się poddaje, fajnie. A król uciekł. No jak żeby inaczej. Czyli król się wycofał, ale zostawiając ze sobą jednego ze swoich poddanych, który jest stary. No. Poświęcenie godne podziwu. To prawda. Podziwiam ich. Ale byli głupi. Rzucili się na mnie. Tak. Proszę. Punduk ma awans. A tym powiedz mi o sile swojej, żelaznej skórze i w ogóle kusznictwo. Jeremus jest ranny. Ty nasz Allahu. Znaczy Ahmedzie, znaczy się. Broń drzewcowa. Nizar. Ty nasz murzynie, ty. Nie siła. Zręczność. I chcę ci dać. Strzelanie z konia, ty i tak nie masz łuku. Siła po prostu, nie mogesz. No to nie, w inżynierię to nie. Inteligencję ci dam i w logistykę. Chociaż nie, logistyka to jest umiejętność przy łózce. Nie wiem co ci dać, taktykę ci dam. O, będzie przewaga taktyczna, ty murzynie ty mój. No i dobra, i ja mam jeszcze awans, jej. Inteligencja i inżynieria. I dwa razy nawet.
inżyniera dwa razy. Wszyscy lubimy inżynierów. Dzięki temu szybciej robimy te. No, zaczekajmy. I tak musimy jeszcze wznowić oblężenie, więc 30 godzin nam zostało. Mam nadzieję, że jedzenia nam starczy. Nie obraziłbym się. I muzyki nie ma. Jestem zbyt epicki na muzykę. 16 godzin. No to do jutra. Akurat nasze wojska się zregenerują. Oblegają zamek Grunwald. Matko bosko. Szybciej mi ten Kulmar oblegać, bo mi tutaj Grunwald padnie. O, królu, proszę tu wrócić. Halo. Dobra. Szturm. O, to był ich ostatni błąd. Ich jest dwa razy więcej. Ale widzę, że to jest chłopstwo. Nizar, czym ty rzucasz? Kupą? Dobra. Wow, 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 wow. Dobra, to jednak nie jest takie pospolite chłopstwo. Przynajmniej takowe się na mnie nie rzuciło. Proszę ode mnie odejść. Halp. Jak drugi raz ten Kulmar wreszcie nie padnie, to się zdenerwuje. Oż ty kurwo. Umieraj. No. Widzicie, tak to się robi. Jeden u nas zginął, prawie ja, ale daliśmy radę. Nie wiem, dlaczego nie mogli tu postawić drabiny, przecież drabina by tu wyszła normalnie, ale nie, zbudujmy wieżę obrężniczą. Żeby nie było za łatwo. Marnit awansuje na 6 poziom. Marnit kogoś zabił. Proszę umierać. O! 4 raniło, 1 zabito. Bilans dodatni. Jeremus Borhanizar. Dowódco, poddaj się. Nie? No to nie. Przecież mógłbym w sumie zaczekać do jutra, bo wojska by mi się zregenerowały. O ty kurde. Od razu połowa życia. No, pchać te wieże. Normalnie by tu drabiny wyszły, ale nie, po co, po co? Wyciągam od razu moją tarczę. Miecz Excalibur. Trochę już taki sędziwy. Wiecie, broń jednoręczna ma to do siebie, że jest... Można z nią używać tarczy, ale jest słabsza. No ale cóż. Przydałaby się już chyba w sumie lepsza zbroja. Tak teraz myślę. Mam dużo pieniędzy. To mogę użyć, żeby kupić lepszą zbroję. To taką lepszą, lepszą. Ułożenie w tej białej... Boże, białej. Żółtej suknie. Żółtym suknie. Jak trochę... No, wyróżnia nas na polu walki z pomiędzy naszych wojów. Coś zrobił. Muzyki nie ma. Znowu. Super. Ilu ich tam jest? 56. Już 2 zabiliśmy. Nawet tam nie weszliśmy. Komuś tarczę zniszczyli. O. Tego ranili. Trafili mu w głowę i ranili. Widzicie? Opłaca się. Bierz tarczę, pajacu. Głupi. Idiota. Ja tutaj sobie wejdę. Poczekam, aż moi ludzie też wejdą. Załóżcie tarczę. Aha, dobra. No, dużo kuszników, no. Dobra. Włazić tam. I masakrować. Ja wejdę zaraz. Mam połowę życia. Kurde, padają jak muszki. O, mam kuszników. Lol. I bunduka. A myślałem, że ich nie mam. Całe życie się czegoś uczę. Na przykład tego, że moje armie zawierają łuczników. Stanie w tym miejscu to nie jest dobry pomysł. Ty, on we mnie celuje. Proszę wchodzić do środka. No szkurwa!
No jak idioci stoją w tym. Przybyły uzupełnienia. Ten szturm. Ten zamek jest przeklęty. Jego nie da się zdobyć. Nie wiem dlaczego. Zdobywałem gorsze zamki. No wreszcie wbijajcie do środka. Nie no, ja z tym HP to ja dużo nie zrobię. Gówno zrobię, a nic. I jeszcze mi HP zjadli. Nie do zdobycia. Nie do zdobycia. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Wiem, że jest krótki, ale się wkurzyłem. Zdobywałem lepsze zamki, ale on po prostu jest nie do zdobycia. Zdobędę go poza nagraniem, bo szkoda waszego czasu. A ja wam bardzo dziękuję. I widzimy się w następnych materiałach. Bye.